Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, kim katolik powinien pogardzać. Zapraszam. Gloria mania patri, comparsit gloria nato, spiritu. W niedawną uroczystość Wszystkich Świętych słyszeliśmy kazanie na górze. Jest to jeden z najważniejszych fragmentów Ewangelii w ogóle. Słynne kazanie, być może najsłynniejsza mowa Pana Jezusa w ogóle, uchodząca za konstytucyjną mowę dla całego nauczania Kościoła. Dlaczego jest ona tak ważna? Dlatego, że mówi nam o pogardzie dla rzeczy doczesnych. Zanim przejdziemy, dlaczego to jest tak istotne i dlaczego jest to tak bardzo szokujące, powiem kilka słów o tym, jak to wyglądało w Starym Testamencie. Otóż pamiętamy, że Stary Testament jest nauką bardzo doczesną. Zwykle, gdy jest mowa o nagrodzie dla Izraelitów w Starym Testamencie, to Pan Bóg mówi o rzeczach doczesnych. Sprawiedliwy Hiob wprawdzie cierpi dla, można powiedzieć, próby, dla wypróbowania jego cierpliwości, ale jako nagrodę nie jest mowa o tym, że otrzyma coś nadprzyrodzonego, coś poza tym czasem, poza tym życiem, tylko jest mowa o tym, że miał synów i córki i widział swoje dzieci do czwartego pokolenia i znowu bardzo dużo majątku. Natomiast życie po śmierci w Starym Testamencie przeważnie jest przedstawione jako Szeol, jako to miejsce oczekiwania, miejsce kraina cieni, miejsce oczekiwania, miejsce niepewne, nie wiadomo tak naprawdę jak ono wygląda. Dlaczego taka wizja? Dlaczego taka doczesność Starego Testamentu? Pierwsza sprawa to jest to, że oczywiście niebo w Starym Testamencie jest jeszcze zamknięte. Mówimy oczywiście dzisiaj z okazji uroczystości Wszystkich Świętych, czyli właśnie wtedy, gdy czcimy, gdy oddajemy cześć wszystkim tym wielkim, wspaniałym postaciom, które są w niebie, które Kościół Święty dzisiaj nam przedstawia przed oczami dzisiaj, można powiedzieć, przez cały miesiąc to święto Wszystkich Świętych ma kluczowe znaczenie. Warto jest spojrzeć na to, jak to wyglądało w Starym Testamencie, po to, żebyśmy dobrze zrozumieli też to kazanie na górze. A więc widzą oni to w sposób taki dosyć doczesny. Dlaczego tak jest? Dlatego, że niebo jest zamknięte. Pan nasz Jezus Chrystus dopiero otworzy niebo dla ludzi ponownie. Czy to znaczy, że teraz Mojżesz i Abraham i sprawiedliwi Starego Testamentu, prorocy Starego Testamentu nie byli w stanie łaski uświęcającej? Otóż nie. Otóż oczywiście mogli oni otrzymać łaskę uświęcającą przez łaskę żalu doskonałego. Gdy mieli oni żal doskonały, wtedy mogli zostać obdarzeni łaską uświęcającą. Dlaczego to jest tak ważne? Gdyby nie otrzymali łaski uświęcającej za życia, nie mogliby jej otrzymać później. To jest to nasze życie tutaj, jest tym momentem, z którego będziemy sądzeni. Jeśli tutaj człowiek nie otrzyma łaski uświęcającej, nie będzie zjednoczony z Panem Bogiem, to po śmierci już jej otrzymać nie może. Tam, gdzie drzewo padło, tam też leży, jak czytamy właśnie u starotestamentalnego proroka. Oczywiście łaskę, którą Mojżesz czy prorocy otrzymali, otrzymali oni za zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie ma innej łaski niż ta Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie ma innego sposobu, żeby zostać wszczepionym w Pana Jezusa, żeby stać się uczestnikiem boskiej natury, jak właśnie przez to uczestnictwo. Oczywiście Pan Bóg, będąc poza czasem, może tą łaskę obdarzyć, zanim jeszcze z perspektywy czasu to odkupienie się dokonało. Ale nie zmienia to faktu, że ta perspektywa nieba jest dosyć odległa, że nawet ci sprawiedliwi Starego Testamentu schodzą do tego miejsca, które my nazywamy limbusem ojców, które w wyznaniu wiary nazywamy piekłem. Wstąpił do piekieł, wyznajemy w credo. A więc wstępują do tych właśnie piekieł, do tego Szeolu, do tej krainy cieni i tam oczekują, aż Pan nasz Jezus Chrystus przyjdzie, przełamie tą moc grzechu i umożliwi tym, którzy byli sprawiedliwi przed przyjściem Pana Jezusa, w końcu ostatecznie wejście do nieba. Miejsce oczekiwania. A więc
Jest dosyć zrozumiałe, że ta perspektywa dla takiego Izraelity, który przecież nie wie, kiedy przyjdzie Mesjasz, że ta perspektywa jest trochę taka zawężona, że niebo jest dla nich czymś bardzo odległym. No i stąd też zupełnie naturalnym jest dla nich perspektywa naturalną, jest perspektywa bardziej doczesna. Perspektywa, w której powodzenie ziemskie, majątek, duża rodzina są traktowane jako wyraz Bożego błogosławieństwa. I dlatego te błogosławieństwa z kazania na górze Pana naszego Jezusa Chrystusa są dla Izraelitów tak szokujące i tak bardzo potrzebne, bo uzupełniają pewien brak w tej perspektywie. Otóż Pan nasz Jezus Chrystus, gdy zaczyna mówić: błogosławieni cisi, błogosławieni, którzy płaczą, błogosławieni jesteście, gdy was prześladują dla imienia mego, wskazuje na to, że to nie jest istotne. Te rzeczy doczesne wcale nie są istotne. Szczęśliwy jest ten, kto ich nie ma. No i to ma oczywiście Izraelitów zaszokować. Jak to? Ale o co chodzi? Czy to znaczy teraz, że chrześcijanin właśnie powinien pogardzać tymi rzeczami doczesnymi? W zasadzie tak. Ale czy to oznacza, że powinien uważać je za coś złego? Nie. I tutaj jest bardzo ważne rozróżnienie, które koniecznie musimy zrozumieć, a które pomimo 2000 lat chrześcijaństwa wciąż dla wielu nie jest oczywiste. Dla wielu znowu nie stało się oczywiste ze względu na kryzys Kościoła, ale to nas w tej chwili, powiedzmy, mniej tutaj interesuje. A więc co to znaczy, że mamy tymi rzeczami doczesnymi pogardzać? Zgodnie ze słowami świętego Ignacego Loyoli, wyjętymi z jego ćwiczeń duchowych, powinniśmy zachować świętą obojętność wobec tych rzeczy doczesnych, nie tylko materialnych, ale doczesnych, bo na przykład nasze dobre imię to jest rzecz doczesna, ale jednak nie materialna. Wobec wszystkich rzeczy doczesnych powinniśmy zachować pewną neutralność. Co to znaczy? Znaczy to, że one same w sobie są dobre, pochodzą od Pana Boga i dlatego też słusznie w Starym Testamencie mogły one służyć jako rodzaj pewnej nagrody za doczesne posłuszeństwo wobec Pana Boga. Pewna doczesna nagroda, którą Pan Bóg Izraelitom obiecywał. Tak, to jest coś dobrego, ale to jest coś absolutnie nie najważniejszego i to jest to, co Pan nasz Jezus Chrystus nam przekazuje. Błędy w obie strony są tutaj możliwe. Otóż możemy zarówno pójść w stronę takich na przykład manichejskich herezji, gnostyckich herezji, w których było pełno we wczesnym chrześcijaństwie, które twierdziły, że rzeczy doczesne w ogóle są złe. Bardzo często pod wpływem idei platońskich pojawiały się takie herezje w Kościele, które uważały, że w ogóle materia jest zła. Zwykle łączyło się to z potępieniem małżeństwa jako takiego, no bo po co kolejni ludzie, skoro ta materia przecież jest tak naprawdę czymś złym. To jest bardzo bliskie dla Platona, który przecież uważał, że ciało jest więzieniem dla duszy, że nie ma po co ściągać tych duchów gdzieś w to ciało. Oczywiście jest to herezja, pogląd szalenie niebezpieczny, najprawdopodobniej też bardzo lubiany przez złe duchy, ale to jest temat na inny materiał. Dlaczego ten pogląd jest tak niebezpieczny? Dlatego, że on pogardza dziełem Bożym, a jak się gardzi dziełem Bożym, to prędzej czy później pogardzi się również samym Bogiem. A więc tak, to jest stworzenie z czymś dobrym, ale z drugiej strony może pojawić się herezja, która przesadzi z tym dobrem tej materii i powie, że to jest coś absolutnie najważniejszego. I to są na przykład już w, powiedzmy, czasie Nowego Testamentu herezje kalwińskie, herezja kalwińska, która uważała, że dobrobyt, powodzenie doczesne jest znakiem Bożego błogosławieństwa. Skoro Pan Bóg tutaj obdarzył tego kupca majątkiem, to przecież znaczy, że musi się Panu Bogu podobać, a więc obdarzy go też i żyjem wiecznym. A jak ktoś jest biedny i nic nie posiada, no to najwyraźniej Panu Bogu się nie podoba i do piekła też pójdzie. Może to brzmieć absurdalnie, ale myślę, że naprawdę możemy dostrzec i w zasadniczo, powiedzmy, katolickim kręgu kulturowym czasami taki sposób myślenia, choć nam, Polakom, on raczej nie jest szczególnie bliski, moim zdaniem przede wszystkim dlatego, że byliśmy misjonowani w dużej mierze przez Franciszkanów. To, powiedzmy, polski lud był w dużej mierze chrystianizowany, może tak trwale chrystianizowany, w ten sposób, przez Franciszkanów. I stąd mamy gdzieś tam we krwi raczej tendencję do tej pierwszej herezji, do pogardy wobec materii. I stąd na przykład w nas takie myślenie, że no, alkohol to jest coś podejrzanego, no bo to coś takie materialne, jakieś to takie dziwne, a majątek to raczej pewnie nakradł, jak ktoś ma
raczej spontanicznie człowiek ma taki sposób myślenia, w sensie Polak, katolik ma taki sposób myślenia. Raczej nie mamy tendencji do tej herezji kalwińskiej, tylko właśnie do tych gnostyckich. I jedno i drugie jest złe i powinniśmy, wiedząc, że mamy tendencję w tą stronę, powinniśmy po prostu starać się znaleźć złoty środek. To z tymi franciszkanami to jest bardzo ciekawa sprawa moim zdaniem. Myślę, że to jest też wyjaśnienie, dlaczego w Polsce jest to dla wiernych tak bardzo naturalne, że oczekują od kapłanów, że będą oni żyli z takim ścisłym duchem ubóstwa, co w ogóle nie jest oczywiste dla katolików na przykład na zachodzie Europy. Oni byli misjonowani przede wszystkim przez benedyktynów. Benedyktyni to byli właśnie panowie ziemscy, tak, niosący zarówno dobrobyt, jak i dobrobyt materialny, jak i intelektualny. Dlatego w powiedzmy krajach Europy Zachodniej to w ogóle jakby ludzie nie mają takiego sposobu myślenia, że kapłan to powinien jakoś tak żyć tym duchem ubóstwa. To jest im bardzo odległe. Ja pamiętam bardzo, bardzo dobrze, jak gdy jeździłem w Austrii moim 10-letnim Fordem, to wierni tak po prostu zupełnie spontanicznie pytali, ale może księdzu kupić jakiś samochód? Dlaczego ksiądz jeździ takim starym samochodem? Natomiast w Polsce z tym samym właśnie 10-letnim Fordem zdarzało mi się usłyszeć na stacji benzynowej: o, ksiądz to ma samochód. I to nie jest tylko różnica, powiedzmy, w majętności, bo to były już lata takie po 2015, czyli już taki czas, no Polska już była dosyć zamożna. Inaczej, powiedzmy, mogło być tam gdzieś we wczesnych latach 2000, powiedzmy tak, lata 90, wczesne, bardzo 2000, jednak już ten rok 2015-16, jednak już, tak jak i dzisiaj, tak, jesteśmy na tyle zamożni jako kraj, jako naród, że nie ma potrzeby, żeby jakoś tak bardzo, powiedzmy, nie wiem, czy patrzeć z zazdrością na Zachód, czy właśnie wzajemnie jakoś tam sobie zazdrościć. Natomiast wciąż jest bardzo wyraźna ta myśl w polskim katolicyzmie, że kapłani to powinni być bardzo ubodzy. Ta myśl jest w pewnym sensie słuszna, tak? No bo to jest to sensowne, że skoro kapłan, który swoje życie poświęca dla Pana Jezusa, to powinien dać temu wyraz w ten sposób, że nie szuka jakichś ani zmysłowych przyjemności, ani doczesnych majątków. Ta myśl jest słuszna, natomiast ta myśl, która jest również obecna w jakimś tam stopniu powiedzmy u katolików mniej lub bardziej pobożnych w Europie Zachodniej, ale ona w ogóle nie przeszła do nich, do takiego folkloru, do takiego spontanicznego odbierania, powiedzmy, katolicyzmu. Tam jest to zupełnie naturalne, postrzegane jako coś zupełnie naturalne, że kapłan ma, kapłan, tego słowa tam się za bardzo nie używa, ale że proboszcz ma najlepszy samochód we wsi, jakby to zupełnie nikogo tam w żaden sposób nie gorszy, odbierają to jako coś zupełnie naturalnego, natomiast Polak, katolik odbierze to jako coś zupełnie nienaturalnego. Dosyć tej dygresji o skutkach misjonarstwa franciszkańskiego w Polsce. Misjonowanie tutaj naprawdę w szerokim znaczeniu tego słowa. Dość tej dygresji. Wracamy do naszego tematu. Znaczy, mieliśmy dwie herezje, które dotyczą, powiedzmy, materii w sferze naszej relacji z Panem Bogiem. Z jednej strony kalwińskie ubóstwienie dobytku, majątku i powodzenia. Z drugiej strony takie manichejsko-gnostyckie pogardzanie tym, co doczesne, traktowanie tego jako coś takiego podejrzanego. Swoją drogą, pewnym elementem tego jest również postrzeganie sfery płciowości jako coś takiego jakby z zasady nieczystego. Jakby to jest zawsze takie podejrzane. Ten sposób myślenia również jest, jakby mieści się właśnie w tej herezji, no bo to, co materialne, to zawsze jakoś takie, jakieś takie jest podejrzane według tej herezji i dlatego jakby powiedzmy znowu w polskim katolicyzmie raczej to będzie szło w tą stronę, ale to już teraz zupełnie nie jest temat tego materiału. Mamy te dwie herezje i my musimy znaleźć pomiędzy nimi ten złoty środek, który nie jest po prostu matematycznym środkiem, jak zawsze, tylko jest pewnym szczytem pomiędzy pewnymi skrajnościami i ten szczyt mamy oczywiście przedstawiony bezpośrednio w Ewangelii. Czy w całym Bożym objawieniu, bo tutaj spojrzymy sobie właśnie, spoglądamy najpierw na Stary Testament, który kładzie tak duży nacisk przecież na to, co doczesne. Z drugiej strony mamy Pana Jezusa,
który mówi, że błogosławieni ci, którzy płaczą, błogosławieni ci, błogosławieni ci, którzy są prześladowani. Z jednej strony jakby to było właśnie nieważne, jakby dobrze było nic nie mieć, ale przecież Pan Jezus widzimy, że nie pogardza materią. Pan nasz Jezus Chrystus przecież bierze udział na godach, w godach weselnych w Kanie Galilejskiej i nie tylko bierze udział, ale dokonuje tam pierwszego swojego cudu w porządku natury i to cudu, które jest taki właśnie bardzo materialny. To jest naprawdę coś takiego hiperantymanichejskiego, hiperantygnostyckiego i dlatego dla Polaków właśnie, dlatego dla Polaków spontanicznie to jest takie trochę dziwne. Pan Jezus 600 litrów wina tak robi na tym weselu. I z Polak katolik od razu jakoś tak dziwnie, a to takie dziwne, czuję jakąś potrzebę tłumaczyć, ale po co to, ale dlaczego, ale to jakieś takie, jak to. I tak też Augustyn polemizował właśnie z manichejczykami, którzy mieli właśnie, właśnie takie, takie podejście, jak to, po co, nie, to oni tam się na pewno upijali. No właśnie, nam coś od razu tak kojarzy. Natomiast Pan nasz Jezus Chrystus po prostu kocha stworzenie, jest Bogiem, to jest Jego stworzenie, a więc On chce, żeby ludzie świętowali to, co jest faktycznie do świętowania, chce, żeby ludzie świętowali tak, jak należy, chce, żeby ci goście weselni mieli to wino na weselu, jest gotów złamać porządek natury, dokonać cudu po to, żeby tak było. Oczywiście tam ten cud ma też znaczenie takie apologetyczne, bo jest to początek jego nauczania, pokazuje Pan Jezus swoją moc, ale że właśnie w ten sposób chce pokazać swoją moc, to jest jednak bardzo znaczące. W ten sposób Pan nasz Jezus Chrystus pokazuje nam tą drogę do nieba, wskazuje nam, jak mamy tam zdążać. Właśnie w ten sposób, że z jednej strony doceniamy tą naturę, którą nas Pan Bóg obdarzył, to jest coś dobrego, pięknego, wspaniałego. Korzystamy z tego, staramy się zapanować nad tą ziemią, uczynić ją nam poddaną, a więc jak najbardziej dążyć do dobrobytu i porządku, ale jednocześnie pamiętając, że te rzeczy nie są najważniejsze, zachowując wobec nich taką świętą obojętność. Na zasadzie robię wszystko, żeby zadbać o te rzeczy materialne. Tak, dbam o porządek, dbam o dobrobyt, ale jednocześnie wiem, że jeśli to stracę, to okej. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żebym zachował w moim sercu zjednoczenie z Panem Bogiem. Reszta jest drugorzędna. I tą gotowość, ta gotowość jest kluczowa. Nie ma żadnego świętego, który by nie miał tej gotowości, żeby oddać to, co doczesne. A więc dobre imię to jest coś pięknego, wspaniałego, coś, co nam się należy, tak. Ale jeśli jesteśmy do Niego przywiązani, jeśli nie możemy, nie jesteśmy w stanie Go poświęcić dla Pana naszego Jezusa Chrystusa, to wtedy świętymi nie zostaniemy. I dlatego Kościół Święty, właśnie uroczystość wszystkich świętych, prezentuje nam te błogosławieństwa, to kazanie na górze. Pokazuje tą drogę. To jest ta droga. Pogarda, zdrowa pogarda wobec tego świata, czyli taka, w której widzimy, że to jest piękne, wspaniałe, dobre. Dbamy o to, troszczymy się o to, ale jednocześnie potrafimy dostrzec, że w razie czego trzeba to ofiarować. I mamy tą gotowość. I dopiero wtedy ta ofiara ma sens. Ofiarowanie czegoś ma sens dopiero wtedy, gdy to jest cenne. Jeśli to dla mnie nic, jeśli coś dla mnie nic nie znaczy, to co, jaką wartość ma ofiara z tego złożona? Dopiero wtedy, gdy widzę, że dobre imię jest naprawdę czymś pięknym, wspaniałym i dobrym i muszę je złożyć w ofierze. To jest coś wielkiego. Dopiero wtedy, gdy widzę, że posiadanie rodziny jest czymś wielkim, wspaniałym i dobrym, dopiero wtedy złożenie tego w ofierze jest czymś faktycznie, co jest cenne, co jest pięknym, co jest czymś wielkim w oczach Pana Boga, ale w zasadzie my też potrafimy to zrozumieć i w naszych oczach też dopiero wtedy to faktycznie powinno być wielkie. Jednocześnie, gdy obchodzimy to święto wszystkich świętych, znowu mówię, nie nagrywam tego w Dzień Wszystkich Świętych, ale to jest to święto, które wyznacza charakter tego miesiąca, obok oczywiście Dnia Zadusznego, o którym też za kilka chwil, kilka słów opowiem. W ten Dzień Wszystkich Świętych, w tą uroczystość Wszystkich Świętych, pamiętajmy, że ci święci to nie są tylko jakieś tam gwiazdy na firmamencie, odlegli, piękni i wspaniali, tylko oni są jak starsze rodzeństwo, które patrzy na swoje młodsze rodzeństwo, na nas i którzy pragną, które pragnie nam pomóc, wesprzeć nas, pokazać nam drogę. I tak na nich patrzmy i uciekajmy się, prośmy o pomoc tych wszystkich świętych, te rzesze świętych, tą rzeszę, o której w Apokalipsie czytamy, to też czytaliśmy właśnie w Dzień Wszystkich Świętych.
ta rzesza, której nikt zliczyć nie może. Nie tylko ci kanonizowani, ci wielcy, właśnie te wielkie gwiazdy na firmamencie, jak słońce na firmamencie, ale też te małe gwiazdy, gdzieś tam zupełnie ukryte, o których nic nie wie, właśnie ci niekanonizowani święci, którzy tam są, być może nasi przodkowie, którzy na pewno nasi przodkowie, na pewno jakaś ich część jest przecież w niebie, którzy nas wspierają, którzy chcą, którzy czekają tylko, żeby się za nami wstawić. My prośmy, pamiętając o tej uroczystości wszystkich świętych, prośmy ich o pomoc, o wstawiennictwo, o to, żeby się nami naprawdę opiekowali. I ta jedność, właśnie to świętych obcowanie, ta jedność Kościoła tutaj triumfującego i walczącego prowadzi nas do kolejnego wielkiego etapu, mianowicie do dnia zadusznego. Tutaj dokonam teraz zmiany motywu, no bo skoro dzień zaduszny, to już nie pasuje kolor zielony, który jest tym kolorem niedziel po zesłaniu Ducha Świętego. Nie mogę użyć na wszystkich świętych, chciałbym użyć koloru złotego, ale kolor żółty niestety z jakiegoś powodu mruga na kamerze, a więc myślę, że na dzień zaduszny należy wyłączyć w ogóle to podświetlenie i w ten sposób studio nabiera najbardziej żałobnego charakteru, jaki jestem w stanie tutaj stworzyć. Dwa słowa a propos dnia zadusznego, no bo świętych obcowanie obejmuje nie tylko Kościół triumfujący i Kościół tutaj, my na ziemi, walczący, ale również ten Kościół cierpiący, ten, który już jest po swoim czasie próby, udało się, ale jeszcze trzeba odpokutować wszystkie te grzechy. Oczywiście wiemy, skąd się to bierze, dlaczego jest to potrzebne. Grzeszymy tutaj na ziemi. I nawet jeśli jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, to pozostają rzeczy do odpokutowania. Rzeczy, które trzeba powiedzmy zmazać z naszej duszy, aby ją oczyścić. Nieuporządkowane przywiązania do jakichś rzeczy tego świata właśnie, do rzeczy tego świata, nieuporządkowane przywiązania, które nie doprowadziły do poważnych grzechów, ale które jednak obskalały naszą duszę, sprawiły, że nasza miłość była podzielona i za które trzeba później odpokutować. I te dusze czyśćcowe to jest temat niezwykle piękny. Może najpierw anegdota z naszego seminarium. Był kiedyś taki seminarzysta w naszym seminarium w Zeitzkofen, który miał ogromne problemy z nauką w seminarium, do tego stopnia, że obawiano się, czy w ogóle da sobie radę z tymi studiami. No i ten seminarzysta w pewnym momencie postanowił, że będzie modlił się, będzie odnawiał cmentarz. My przy seminarium w Zeitzkofen tuż obok mamy cmentarz. Będzie modlił się na cmentarzu i prosił duszę w czyściu cierpiące o pomoc, o to, żeby pomogły mu, żeby wstawiały się za nim w tych egzaminach. I ten seminarzysta od tego momentu, jak zaczął to praktykować, już nigdy nie miał poważnych problemów z egzaminami. Jest to przykład bardzo ciekawego świętych obcowania, bo takiej wymiany dóbr pomiędzy Kościołem właśnie cierpiącym, a wojującym, ale w tą stronę, w której właśnie być może byśmy się nie spodziewali. Ona tak teologicznie była nieoczywista, na ile dusze w czystu cierpiące mogą faktycznie nam pomagać. Święty Tomasz mówi, że one raczej są w stanie, w którym wymagają pomocy, niż w stanie, w którym mogłyby pomagać, ale widzimy, że jednak trochę pomagać mogą. I my, pamiętając o tych naszych bliskich, którzy jeszcze muszą odpokutować swoje winy, pamiętając o w zasadzie wszystkich wiernych, zmarłych, powinniśmy nawiedzać cmentarze, modlić się za nich. To po to jest właśnie ten miesiąc listopad między innymi, żebyśmy pamiętali o całości Kościoła, o tym Kościele triumfującym, Kościele cierpiącym i oczywiście również o nas samych. Ale jednocześnie jak najbardziej możemy prosić te dusze czyśćcowe o to, żeby wstawiały się za nami. Jest taka piękna historia w życiu świętej Małgorzaty Marii Alacoque. Jej objawia się dusza zmarłego Benedyktyna, który ją kiedyś spowiadał i który dostał tego przywileju, że mógł jej się objawić i prosić o pomoc, to jest właśnie dusza czyśćcowa, dlatego, że pozwolił jej na częstą komunię świętą. Częsta komunia święta w tamtych czasach to jest być może nawet niecodzienna komunia święta, być może nawet rzadziej, bo raczej praktykowano wtedy komunię świętą, powiedzmy, w dużych odstępach czasu. W każdym razie on jej pozwala i dlatego może przyjść i prosić ją o pomoc i zdradza
dlaczego musi teraz cierpieć w czyśćcu. I to jest dosyć ciekawe, jakby jaki kaliber grzechów sprawia, że człowiek musi cierpieć w czyśćcu. Tam jest mowa o tym, że miał zbyt naturalne przywiązanie do pewnych osób i do rozmów duchowych z nimi. Być może dla większości to w ogóle nie brzmi jak jakiś grzech, jak coś niewłaściwego. O co chodzi? Miał jakieś naturalne przywiązanie i rozmowy duchowe. Znaczy, że były tam jakieś grzechy? No właśnie nie. Natomiast osoba duchowna nie może kierować się w tym, ile znajdzie czasu dla kogoś, tym, czy kogoś lubi, czy nie. A więc jeśli człowiek ma naturalne przywiązanie do kogoś, lubię kogoś, to lubiło mi się z tą osobą rozmawia. I jeśli znajduję dla tej osoby 3 godziny na kierownictwo duchowe i właśnie rozmawiamy sobie tak bardziej właśnie na przyjacielskiej stopie, a dla kogoś, kogo nie lubię, na czasu nie mogę znaleźć na to kierownictwo duchowe, to wtedy jest to bardzo wyraźny znak, że mamy tutaj do czynienia z taką właśnie naturalną praktyką, z kierowaniem się naturalną sympatią, naturalną przyjaźnią może, a nie faktycznie troską o zbawienie dusz. Takim naturalnym przywiązaniem ten benedyktyn, ta dusza czyśćcowa zawiniła i musiał za to bardzo poważnie cierpieć, czego później doświadcza święta, która bierze niejako część tego cierpienia i ona, która naprawdę bardzo dużo cierpiała, mówi, że trudno byłoby jej opisać te cierpienia, których wtedy doświadczyła, więc musiało to faktycznie być dosyć poważne. Dusze czyśćcowe to oczywiście również okazja do tego, żeby w ogóle powiedzieć 2 słowa o śmierci. Pamiętajmy o tym, że w ogóle doświadczenie śmierci jest czymś dla nas takim bardzo ważnym. Ludzkość od samego początku boryka się ze śmiercią, boi się tej śmierci, próbuje jakoś tą śmierć oswoić, jakoś o niej myśleć w taki sposób, żeby było to zrozumiałe, żeby człowiek potrafił sobie z tym poradzić. Z jednej strony człowiek boi się własnej śmierci, z drugiej strony żegna te osoby, które są mu bliskie i wszystko to jest bardzo potrzebne. Doświadczenie śmierci jest czymś bardzo dla nas potrzebnym. Dlaczego? Uświadamia nam ono, że nie żyjemy tutaj na ziemi wiecznie, że jesteśmy ułomni, że przemijamy. Za 100 lat nikogo z nas już na tej ziemi nie będzie, a te rzeczy materialne, które nas otaczają, jak najbardziej będą mogły jeszcze sobie spokojnie istnieć i funkcjonować dalej, może poza elektroniką, która ma krótki czas życia, ale te wszystkie tak stoły, krzesło, to jak najbardziej będzie mogło funkcjonować, tym bardziej budynki i drogi, chociaż polskie drogi to za 100 lat raczej istnieć nie będą, ale to zupełnie znowu temat na inną konferencję. A więc jesteśmy tak słabi, jesteśmy przemijalni, ale z drugiej strony, to jest jedna informacja, tak, ta kruchość tutaj naszego życia, to jest bardzo ważna informacja, dlatego też ten świat stara się często tą śmierć tak zbagatelizować i wypchnąć poza świadomość. To jest dobre, żebyśmy mieli kontakt ze śmiercią, to jest dobre, jak kiedyś zwłoki było to naturalne, że były przechowywane w domu. To miało swoją wartość taką kulturowo-cywilizacyjną, żeby ludzie widzieli, mieli kontakt z tą swoją śmiertelnością. Ludzie, którzy na co dzień mają kontakt ze śmiercią, to są zupełnie inni ludzie. To są ludzie dużo bardziej dojrzali od takiego człowieka, który właśnie ucieka swoją myślą przed tym, że ten koniec musi nadejść. Ale śmierć, oprócz tego, że musi nadejść, że jest dla nas jakoś przerażająca, to jest też czymś, co naprawdę wskazuje na wielką różnicę pomiędzy nami a zwierzętami. Tylko człowiek rozumie naprawdę, jak bardzo szokująca jest śmierć. To jest fascynujące, jak bardzo zwierzęta inaczej reagują na śmierć. Zwierzęta hodowlane, które można po kolei prowadzić na rzeź i które zbyt wiele sobie z tego nie robią, już za 3 dni w ogóle nie pamiętają, że coś tam się wydarzyło, to znaczy reagują, zachowują się dokładnie tak samo jak wcześniej. No to trzeba sobie wyobrazić, tak, że są już zwierzęta, które są hodowane, zabiera się, zabija i one sobie dalej spokojnie żyją i funkcjonują. Czasami niektóre zwierzęta jakoś tam trochę potrafią przez krótki czas jakby powiedzmy nawoływać, wzywać w jakiś sposób te zwierzęta, które zostały odprowadzone, ale no to jest właśnie taka krótka
reakcja instynktowna, próba jakiegoś tam nawołania, ale po chwili to już jakby zupełnie nikogo tam nie wzrusza. No człowiek jednak inaczej na tą śmierć reaguje. Przede wszystkim człowiek buntuje się przeciwko śmierci, bo to, czy zwierzę pamięta na przykład, to jest zupełnie inna kwestia. I faktycznie słonie, które mają świetną pamięć, potrafią pamiętać o tych zwierzętach, które zdechły ze swojego stada, potrafią okazywać pewien żal ze straty. Tak, no właśnie wszystko na poziomie pewnego instynktu, pewnych emocji, nawet dosyć zaawansowanego instynktu. Są takie zabobony, które opowiadają o tym, że one mają takie zaawansowane ceremonie pogrzebowe. No to jest oczywiście zabobon, jak się sprawdzić dokładnie, jak to działa, no to po prostu potrafią okazać pewien żal, potrafią okazać pewien smutek ze względu na stratę i pamiętają dosyć długo, bo po prostu mają świetną pamięć. Natomiast człowiek burzy się przeciwko śmierci. To jest coś wyjątkowego. Dlaczego? Dlatego, że my rozumiemy wieczność. Przez to, że rozumiemy ogólne pojęcie, rozumiemy sprawiedliwość, miłość, wieczność, rzeczy, których nie można sobie wyobrazić. Nie da się wyobrazić nieskończoności, nie da się wyobrazić wieczności. My te rzeczy jednak rozumiemy. Rozumiemy i pragniemy ich, dlatego śmierć jest dla nas czymś takim szokującym, przerażającym, bo mamy pragnienie wieczności, a jednocześnie jesteśmy tak krusi i w każdej chwili nasze życie może się skończyć. Dlatego ta śmierć jest też tak ważnym tematem do rozważania, bo ona w jakiś sposób godzi w to nasze głębokie pragnienie wieczności, w to pragnienie, żeby tak, nie tej wieczności tutaj na ziemi, bo zwykle nie chcemy żyć wiecznie. To jest bardzo rzadkie, żeby człowiek tak po prostu chciał tutaj na ziemi żyć wiecznie, przedłużać to swoje życie w nieskończoność, ale jednocześnie chcemy takiego wiecznego odpoczynku, wiecznego spokoju, nie myśl o tym, że mielibyśmy się obrócić w nicość, jest jak najbardziej przeciwko naszym instynktom. A gdy człowiek mówi, że chciałby się obrócić w nicość, to zwykle jednak postrzega w tym jakąś formę takiego swojego spełnienia. Mimo wszystko, nawet w tych filozofiach, gdzie jest mowa o takim jakimś właśnie utraceniu swojej osobowości, to jednak jest to rozumiane jako przejście w coś wyższego i w jakiś sposób takie spełnienie, uszczęśliwiające spełnienie, chociaż już nie osobowe. To jest oczywiście błędne, ale zasadniczo w ten głęboki instynkt, głębokie przekonanie człowieka, że po prostu pragnie tej wieczności, pragnie istnieć w jakiś sposób wiecznie, ten dzień bez śmierci, ten spoczynek, który trwa i którego już nic zmącić nie może. To jest coś, czego ludzkie serce bardzo głęboko pragnie i co śmierć w jakiś sposób wydaje się z jednej strony ucinać, ale z drugiej strony właśnie może dawać nadzieję na to, że jestem przejściem do tego innego życia. I to jest ta druga ważna myśl. Z jednej strony to kruchość życia, ale z drugiej strony to, co Pan nasz Jezus Chrystus nam mówi, że idę przygotować Wam mieszkanie. Te obietnice, wielkie obietnice Pana Jezusa o zmartwychwstaniu, o tym, że ta śmierć jest przejściem, że to nasze życie zmienia się, ale się nie kończy. I dlatego to doświadczenie śmierci jest tak ważne. Z jednej strony przypomina nam o kruchości, z drugiej strony przypomina nam o naszym celu, o tym, że to, co naprawdę istotne, jest właśnie tam. To, co naprawdę istotne, o to trzeba walczyć do samego końca i nawet właśnie, jeśli będzie trzeba, to oddać te rzeczy doczesne. Tu wracamy niejako do tematu Dnia Uroczystości Wszystkich Świętych, tych błogosławieństw, tej gotowości do tego, żeby to, co doczesne, porzucić. I widzimy teraz, jak bardzo te dwa dni ze sobą współgrają, ta uroczystość Wszystkich Świętych, z tymi błogosławieństwami, z gotowością do porzucenia tego, co doczesne, do tego, co wieczne, i z drugiej strony właśnie dzień zaduszny, ten dzień śmierci, kiedy pamiętamy, że musimy wszystko to, co doczesne, porzucić, że nie warto się do tego przywiązywać, że warto walczyć o to, co naprawdę wieczne, o to, co naprawdę jest nam przeznaczone, o to, co naprawdę jest naszym celem, o to, czego nasze serce naprawdę głęboko pragnie. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gloria mania patri, comparsit gloria nato, spirit.